Przed rezerwami Lecha Poznań bardzo ważny okres. Podopieczni Iwana Dziurdziewicza są liderem grupy drugiej, trzeciej ligi na 5 kolejek przed zakończeniem sezonu. Drugi zespół kolejorza w ubiegły weekend wygrał na własnym terenie z Pogonią Lęborg 2-0. Strzelcem obu goli dla rezerw był Niklas Zulciak. 23-latek jest ostatnio bardzo skuteczny. W 3 meczach zdobył 5 bramek. Myślę, że to strzelenie bramki to nie jest najważniejsze. Ważne, że wygramy te mecze, że cały czas walczymy o te pierwsze miejsce. I no, że strzelę to wiadomo, że cieszę, ale myślę, że najważniejsze jest, żebyśmy dobrze grali i no, żebyśmy przede wszystkim te punkty zdobyli. Wiele na to wskazuje, że Lech drugi Poznań do końca sezonu będzie się liczył w walce o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. W zeszłym sezonie było zresztą podobnie. W ostatniej kolejce kolejorz grał przy drodze dębińskiej z Wartą Poznań i mógł jeszcze liczyć na zajęcie pierwszego miejsca. Spotkanie było bardzo emocjonujące. Jedną z bramek zdobył zresztą Zulciak. Ostatecznie remis dał awans do baraży Warcie. W tym sezonie apetyty na promocję do wyższej klasy rozgrywkowej są duże, szczególnie, że kolejorz jest liderem. Wiadomo. Jak jeszcze 5 kolejki zostało i tak wysoko jesteśmy, no to wiadomo, że jest o co walczyć i chcemy tego. I po prostu w każdym meczu trzeba to udowodnić. Sztab szkoleniowy rezerw kolejorza koncentruje się w pełni na każdym kolejnym spotkaniu. W sobotę podopieczni trenera Dziurdziewicza zmierzą się na wyjeździe z 14 w tabeli Chemikiem Bydgoszcz. No jest to, nasza liga jest nieprzewidywalna, robimy analizy i zawsze coś, jak to powiedzieć, wychodzi coś innego wychodzi na tych meczach. Także Chemik Bydgoszcz jest to jakościowy zespół, który chce grać piłę, znowu walczy i walczy o utrzymanie, także na pewno nie będzie łatwy mecz. Także, a dla naszego zespołu nie ma łatwych meczów, także w każdym meczu musimy wyjść na 100%, być skoncentrowanym i walczyć o zwycięstwo. Już w środę zajrzymy z kamerą Lech TV na trening rezerw kolejorza. Na naszej antenie możecie spodziewać się szerszego raportu dotyczącego podopiecznych Iwana Dziurdziewicza. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.